Rynek pracy w Polsce dynamicznie się zmienia. Często musimy dostosowywać swoje kwalifikacje do aktualnych potrzeb i oczekiwań pracodawców. Dzięki funduszom europejskim są realizowane działania mające na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy. Kierujemy wsparcie do osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. Problemy z brakiem zatrudnienia wynikają często z czynników, na które nie mamy wpływu. Niekiedy po latach pracy w jednym zakładzie stajemy przed koniecznością zmiany kwalifikacji i szukania zatrudnienia w innej branży. Przez 15 lat pracowałem w jednej firmie. Ta niestety została zamknięta. Niemalże z dnia na dzień zostałem bez pracy. Sytuacja była o tyle dramatyczna, że byłem wówczas głównym żywicielem rodziny. Mam żonę i dwójkę dzieci. Przez 3 lata próbowałem znaleźć pracę na własną rękę, bezskutecznie. Przeczytałem w lokalnej prasie o projektach realizowanych w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Postanowiłem zgłosić się jako uczestnik jednego z nich. Jak się później okazało, to była bardzo dobra decyzja, z którą niepotrzebnie tak długo zwlekałem. Przeszedłem kompleksową ścieżkę wsparcia, którą rozpocząłem od pracy z doradcą zawodowym, dzięki któremu podjąłem decyzję o zmianie swoich kwalifikacji. Ukończyłem szkolenie, dzięki któremu krótko po tym dostałem się na płatny staż, po którym otrzymałem propozycję pracy na stałe. Teraz jestem instalatorem sieci telekomunikacyjnych. To zawód z przyszłością i dużym zapotrzebowaniem. Cieszę się, że zdecydowałem się na zmianę branży. Wszystkim, którzy poszukują zatrudnienia, polecam konsultacje z pracownikami punktu kontaktowego RPO w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, mieszczącego się przy ulicy Obywatelskiej 4. Historii takich jak ta jest wiele. Długotrwałe bezrobocie, niskie kwalifikacje czy niepełnosprawność to czynniki, które często wykluczają z życia społeczeństwa. Niezbędnym punktem wyjścia jest wsparcie psychologiczne, motywujące do konstruktywnych zmian w życiu, wiary w siebie i swoje możliwości. Działania, które realizujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, to kompleksowa pomoc. Uczestnicy mogą liczyć na szeroki zakres wsparcia w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb oraz płatnych staży i praktyk, dzięki którym nabyte umiejętności i kwalifikacje przyczynią się do zwiększenia możliwości zatrudnienia. Zachęcam do uczestnictwa. Rekrutacja do projektów trwa. Spójrzmy, jak wspólnie rozwijamy województwo lubelskie. Oglądajmy kolejne odcinki naszego cyklu. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie rpolubelskie.pl. Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. Rynek pracy w Polsce zmienia się. Często musimy dostosowywać swoje kwalifikacje do aktualnych potrzeb pracodawców. Dzięki funduszom europejskim realizowane są działania mające na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy. Zapraszam. Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.